Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki księdza Edwarda Stańka pod tytułem Tajemnice Ewangelii. Tajemnica Jezusa Mesjasza. Wtajemniczenie. Syn Boga przybył na ziemię, by nas wprowadzić w świat wielkiej tajemnicy Bożego życia. Dokonał tego przez pouczenie o zakrytych dla naszego umysłu odwiecznych prawdach oraz przez wtajemniczenie. Wiara to wejście w świat Bożej rzeczywistości. Jezus jest przewodnikiem i tylko On posiada klucze oraz zna wszystkie drzwi z kodem, które może otworzyć. To wtajemniczenie dokonywało się stopniowo, a było dostępne dla niewielkiej grupy ludzi. Wśród nich, z woli Jezusa, dostęp do tajemnic był mocno zróżnicowany. Do najgłębiej wtajemniczonych należała trójka apostołów – Piotr, Jan i Jakub. To oni przeżyli na Górze Tabor spotkanie z przemienionym mistrzem oraz z dwubohaterami Starego Przymierza – Mojżeszem i Eliaszem. Równocześnie Jezus odsłaniał kulisy magii, czyli kontaktu z siłami zła, które zmierzają do zniewolenia człowieka. Nowy Testament wspomina o magii, a Kościół od samego początku liczył się z zagrożeniami ze strony sił zła posługujących się człowiekiem. Najlepiej jest to widoczne na przykładzie Szymona Maga, o którym pisze Łukasz w Dziejach Apostolskich. Pytanie Jezusa, przez kogo wasi synowie wyrzucają złe duchy, świadczy o tym, że miał on do czynienia z Izraelitami uprawiającymi magię. Instrukcja, którą podaje w odpowiedzi na zarzut, że on przez Belzebuba wyrzuca złe duchy, ma niezwykle doniosłe znaczenie dla walki, jaką Kościół toczy ze złymi duchami posługującymi się magią. Wielki wysiłek Jezusa podjęty celem zorganizowania Kościoła, czyli środowiska ludzi wierzących, zdumiewa zarówno wychowawców, jak i wszystkich odpowiedzialnych za życie społeczne. Jezus był nastawiony na jakość tego środowiska, a nie na jego wielkość. Traktował je jako zaczyn zanurzony w mąkę. Dobry zaczyn stanowi gwarancję dobrego ciasta i dobrego chleba. Czas potrzebny na zakwaszenie mąki nie jest określony i nie należy go skracać. To jest środowisko życia, a ono ma swoje prawa, które należy szanować. Lektura Ewangelii stanowi pasjonującą przygodę, wprowadza bowiem sam środek współczesnych problemów, z jakimi boryka się każdy myślący człowiek. Szukamy odpowiedzi na szereg trudnych pytań, warto więc zatrzymać się nad tymi, które podaje Chrystus, bo jego autorytet jest niepodważalny. Kraków, 1 marca 2004 roku. Głód Bożego Słowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 8, wersety od 1 do 3. Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim 12 oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Ważna wiadomość przekazana jedynie przez Łukasza, który w większej mierze niż Marek i Mateusz dostrzega w dziele ewangelizacji rolę kobiet. Jezus był kaznodzieją wędrownym. Nie było wówczas ani radia, ani telewizji. Do słuchaczy należało dotrzeć tak, aby nawiązać z nimi bezpośredni kontakt. Nawet misja uczniów Jezusa była nastawiona na przygotowanie bezpośredniego kontaktu ze swym mistrzem. Dokonywało się to na 2 sposoby. Niecierpliwi szukali Jezusa i często wędrowali wiele kilometrów, by go zobaczyć i usłyszeć. Inni przygotowywali wieś lub miasto na jego przybycie. W ewangelizacji liczy się przede wszystkim świadectwo, a można je dać jedynie w bezpośrednim kontakcie. Jezus swoją obecnością i świadectwem głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym, ponieważ tam, gdzie On przebywa,
już jest obecne Królestwo Boże. Nauczyciel zawsze był otoczony gronem 12. Za gospodarcze zaplecze były odpowiedzialne zamożne kobiety. Uczestniczyły one w ewangelizacji, chcąc okazać w ten sposób swą wdzięczność za uzdrowienie, jakiego doznały od Jezusa. Łukasz wymienia 3 imiona. Magdalena występuje u innych ewangelistów. Łukasz wyjaśnia, że była już w drugim stopniu opętania i została z niego uwolniona przez Jezusa. Chciała być blisko Mistrza, bo przy nim czuła się bezpieczniej. Rozumie to ten, kto po drugim wydobyciu się z alkoholizmu liczy jedynie na łaskę Boga, bo wie, że sam jest za słaby, aby wygrywać kolejne ataki ze strony zła. Joanna była żoną Chuzy, zarządcy Heroda. Należała więc do kobiet zamożnych i mogła dysponować własnym majątkiem. Zuzanna jest znana tylko z imienia. Gdy Łukasz pisał Ewangelię, wszystkie 3 kobiety odgrywały ważną rolę w życiu Kościoła, a wszystko wskazuje na to, że i Chuza, mąż Joanny, do niego należał. Ponieważ pierwsze pokolenia chrześcijan były ściśle związane z domami bogatszych właścicieli, którzy otwierali drzwi dla powstającego kościoła, być może wymienione kobiety były związane z ewangelicznymi wspólnotami, które poznał Łukasz, zbierając wiadomości o Jezusie. Ewangelista sygnalizuje, że tych kobiet było wiele, choć nie wymienia ich imion. Wędrowały za Jezusem, podobnie jak 12, i usługiwały im ze swego mienia. Obie wiadomości są cenne. Jezus wzywał do naśladowania siebie. Ten, kto chce naśladować, musi być blisko, musi obserwować tego, kogo chce naśladować. Wezwanie mistrza z Nazaretu spotkało się z żywym oddźwiękiem, nie tylko u mężczyzn, ale i u kobiet. Żadna z nich nie należała do grona 12, lecz każda mogła być uczennicą Chrystusa. Świat żydowski i sam Jezus ustawia kobietę obok mężczyzny jako pomoc dla niego. Tak zostało to ujęte w opisie stworzenia niewiasty. Ale jej macierzyńskie powołanie jest otoczone tak wielkim szacunkiem, że staje się ona partnerem mężczyzny bez jakiegokolwiek ustawiania jej niżej od niego. Święty Paweł ustawia to odniesienie na płaszczyźnie wzajemnej miłości. Ta zaś miłość nie może być sprowadzona wyłącznie do płaszczyzny spotkania ciała. Ona zawsze ma wymiar duchowy. Obecność grona kobiet obok Jezusa otwiera ważną kartę życia Kościoła. Od samego początku mężczyźni umieli współpracować z kobietami. Taka współpraca ustawiona na odpowiednim poziomie wymaga od jednej i drugiej strony dojrzałości i zapatrzenia we wzór, jaki daje Jezus. To jest spotkanie z Nim i przez Niego. Spotkanie dla głoszenia Ewangelii. Ono jest w centrum. Jest to ważne dla mężczyzn, by mogli zachować równowagę uczuciową, bo współpraca z kobietami pomaga w utrzymaniu takiej harmonii. Jest to potrzebne również dla kobiet, które w tej współpracy odkrywają nowe horyzonty swego działania, przekraczające granice rodzinnego domu, za który są odpowiedzialne. Zaangażowanie w dzieło ewangelizacji jest kolejnym etapem doskonalenia miłości. Spotkanie z Jezusem ukierunkowuje miłość na Boga Ojca i uczy właściwego rozumienia miłości bliźnich. Umiejętność współpracy mężczyzn z kobietami w głoszeniu Królestwa Bożego jest ważnym wykładnikiem ich duchowej dojrzałości. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 8, wersety od 4 do 8. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do niego, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał:
Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czytelny obraz mówiący o ryzyku siewu oraz o taktyce Boga, jaką stosuje wobec życia. Współczesna biologia coraz mocniej podkreśla mądrość, jaką kieruje się świat ożywiony. Ona jest w nim zakodowana. Wszystkie doświadczenia mają na celu zbieranie informacji i przekazywanie ich do banku wiadomości, które mogą być wykorzystane w późniejszych pokoleniach. Jezus mówi o doświadczeniach ziaren, które po drodze zginęły. One już nie były w stanie przekazać informacji. Jedne, podeptane, stały się pokarmem ptaków. Inne zginęły z braku wilgoci. Jeszcze inne przegrały rywalizację z otoczeniem. Tylko te, które znalazły odpowiednie warunki, wydały owoc. Takie jest prawo życia. Trzeba się z nim liczyć o tyle, o ile należymy do przyrody. Każde ziarno było dobre. Zabrakło mu jedynie odpowiedniego środowiska do rozwoju. Ziarno samo z siebie jest bezsilne. Ono posiada wspaniałe możliwości ubogacenia ziemi i wygrania życia, o ile środowisko jest sprzyjające. I to od godziny siewu aż po godzinę zbioru. To samo prawo obowiązuje w całej rozciągłości człowieka. Szkoda, że o tym świecie wysokiej techniki, obecnej zwłaszcza w medycynie, tak często zapominamy. Przecież lekarz nie może uczynić nic innego, jeno zatroszczyć się o odpowiednie warunki życia. Tam, gdzie nie potrafi tego uczynić, człowiek nieuchronnie ginie. To samo dotyczy warunków środowiska. Los ziarna jest obrazem losu człowieka. Naturalne prawa życia muszą być dowartościowane przez ucznia Chrystusa. Rozumienie świata przyrody jest elementarzem rozumienia świata ducha, który też jest życiem i musi się liczyć z podobnymi prawami. Kto nie zna elementarza, niech nie zabiera się do czytania Ewangelii. Księga natury jest pierwsza. Dopiero po niej można otworzyć Księgę Objawienia. Oto jeden z wielkich błędów współczesnej katechezy, zwłaszcza w rodzinnym domu. Brak rozumienia Księgi Natury. Ten analfabetyzm mści się na ludziach w stopniu nieprawdopodobnie wielkim. Błogosławieństwo domu.
Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do Niego wchodzą i z Niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do Niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z 9 chórami aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci archaniołowie niech go strzegą. Święci apostołowie niech będą szafarzami jego dostatków. Święci ewangeliści niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. 3 gwoździe Chrystusa niech będą Jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie Jego tarczą. Najświętsza rana Jego boskiego serca niech będzie schronieniem dla wszystkich Jego mieszkańców. Jezu, Maryjo, Święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewice, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa,
pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.